końcu, po wielu latach, zostanie otwarty tramwaj na Winnicę. W Warszawie zaczynają się pojawiać wiaty przystankowe z zielonym dachem. Już niedługo powstanie więcej nowych buspasów. Oraz TVP wybuduje nową siedzibę dla programów informacyjnych. I jest odwołanie w sprawie prac przedprojektowych dla trzeciej linii metra. O tym nie tylko 3 września. Wy mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć, tam znowu i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Na początek słowem wstępu, dzisiaj jest odcinek specjalny, ze względu na to, iż jest w piątek, a nie w sobotę, ze względów na to, iż jutro o 4 będzie live z Winnicy, ale o tym jeszcze za chwilę i mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do Wind i tu możemy zobaczyć Dworzec Wileński, nie działa, Centrum, nie działa, Wierzbno, nie działa, Racławicka, nie działa. Oczywiście to są pojedyncze windy na tych stacjach, a na Racławickiej są prace modernizacyjne. Co ciekawe, na Centrum to jest winda jeżdżąca pomiędzy poziomami minus 3 i minus 2, także całkiem ciekawie. Idąc dalej, tramwaj kierunek Winnica. W końcu zostanie otwarty. Ta cisza, którą przed chwilą słyszeliście, to właśnie ta wielka uroczystość, która będzie z tej właśnie okazji, czyli jej brak. Bardzo szkoda, mnie to trochę uraziło, bym powiedział, ze strony władz Warszawy, że nic nie będzie z okazji otwarcia dla mnie najważniejszej inwestycji w ciągu ostatnich lat. No cóż, tak bywa. Na szczęście ja zapewnię sobie samemu akcję. To będzie przy okazji pierwszy raz, kiedy będziecie mogli się ze mną spotkać. Będę na uroczystym moim otwarciu tramwaju na Winnicę, czyli pierwszym przejeździe tramwajem z osobami, pasażerami na Winnicę. Jest to przejazd, który zaczyna swój kurs o godzinie 4 spod zajezdni Żoliborz, mniej więcej około godziny 4 rano. No i dojeżdża na Winnicę około 15 minut później. Także zapraszam serdecznie, będzie z tego przejazdu również robione live na żywo. Będzie mnie można spotkać przez około 2 godziny, tam będę się kręcić gdzieś po Winnicy. No i uroczysty wjazd oczywiście będzie. Będą też specjalne ciekawostki, w sensie ciekawostki na pewno będą. Specjalny gadżet mam nawet dla pierwszej osoby, która mnie spotka. I nawet będzie niespodzianka, ale o tym i większej ilości rzeczy dowiecie się, jak już tam przyjedziecie. Zapraszam na live'a, link do niego jest w opisie lub teraz w karcie. Natomiast co jest jeszcze ważny temat Winnicy, to jest to, co tam dojedzie. Dojedą tam dwa tramwaje, 2 i 17. Z czego od razu mówię, iż 17 będzie jeździć normalnie, jak na normalnej pętli po prostu zawracać, a 2 będzie na tam tylko jazzy mogły jeździć. Czyli cały czas będą kursy skrócone do Tarchomina Kościelnego 2. Niestety, tak mi się wydaje, że tego się nie zmieni, bo mamy za mało dwukierunkowych bambajów, a inaczej musiałby tam jeździć same jazzy. Co nie zmienia faktu, iż najprawdopodobniej większość naszych 17, które tam będą dojeżdżać, to już będą swingi. Także o wiele lepiej, będą się mniej psuć. No i nie będą konstale jeździć po u nas na Białęce, bo to jest nielegalne. Co jest jeszcze z ważnych rzeczy, to są linie autobusowe, które tam dojadą. Też jest mało na razie. Jest to linia 509 i N3. N3 będzie i obydwie te linie będą jeździć już zresztą na pewno od 7 września, z czego N-ka będzie jeździć już z nocy 6 na 7 września. No i całkiem to dobrze wygląda tutaj. Szkoda, że tylko dwie linie. Jest to związane głównie z tym, iż to ostatnio była demontowana pętla na wodę i dodali tam dwie ładowarki dla elektryków, co według mnie jest idiotyzmem, biorąc pod uwagę, iż mogli po prostu to postawić już na Winnicy. No ale no cóż, tak mi się wyszło. Ale z dobrych nowin jeszcze o Winnicy mogę powiedzieć, że jeszcze w tym miesiącu będzie rozpisany przetarg na budowę połączenia ulicy Świadowida przy Winnicy z Modlińską. I wtedy wszystkie 700 z Nowodworów i większość linii autobusowych przejedzie już bezpośrednio na pętlę na Winnicy. Na to czekam najbardziej, bo zresztą nie tylko ja, ale duża część osób będzie mogła bezpośrednio wsiąść w tramwaj i pojechać od razu na Młociny, czyli pojechać dalej metrem. Szkoda, że metra nie ma cały czas na Białęce, ale sądzę, że może się to kiedyś zmieni. Lecimy dalej, czyli powstają nowe buspasy. Aż 38 km nowych buspasów,
Aktualnie powstało już na Bitwie Warszawskiej 1920 i nowe miejsca, gdzie powstaną, to jest Modlińska, Czerniakowska, Dolina Służewiecka i tutaj była ciekawostka. Na ulicy Pławskiej od Doliny Służewieckiej do granicy miasta powstanie odcinek w obydwu kierunkach na długości 15 km. Tamten bus pas jest potrzebny, bo póki co władze Warszawy cały czas się upierają, że wydłużenie tramwaju z Wyścigów do Piaseczna jest czymś, czego nie chcą zrobić, co byłoby bardzo potrzebne, więc na razie jak już tam będzie bus pas, to trochę ulepszy sytuację. Idąc dalej, mamy Opoczańską i Marynarską. W tych rejonach powstaną nowe bus pasy. O ile zazwyczaj jestem przeciwny bus pasom, to w niektórych miejscach, gdzie tu będą budowane, głównie na Pławskiej, to faktycznie są uzasadnione lokalizacje. Na 1920 naszej alei również jest to uzasadnione. Zielone przystanki, a konkretnie wiaty przystankowe z zielonym dachem. Co to jest zielony dach? To jest to torowisko, chciałem powiedzieć. To jest trawa, a konkretnie rozchodnik, który jest już tam zamontowany. Pełną listę przystanków, w których możecie to zobaczyć, gdzie one się aktualnie znajdują, ile będzie i tak dalej, macie teraz wyświetlone tutaj na ekranie mniej więcej, bo jest tego zbyt dużo, nie będę nam tego wszystkich wymieniać. Powiem wam tyle, że niedługo z tego się będzie odcinek z Sykutem, z właśnie warszawskich inwestycji i powiem wam, że całkiem one ładnie wyglądają. Ale więcej o tym zobaczycie niedługo. Jeden już taki przystanek był wcześniej na Żoliborzu i przetrwał cały rok ten rozchodnik i czuje się całkiem nieźle. Przy okazji dzięki niemu tam oczywiście zanieczyszczenia znikają i eciepecie, natomiast co jest najważniejsze, to na dole na przystanku jest trochę chłodniej i całkiem nieźle zbiera też deszcz. Miejmy nadzieję, że się tylko nigdy nie zawali, bo to był problem. Ale na pewno się nie zawali SKM-ka, bo tu mamy nowy pociąg. Czy się nie zawali? Nie wiem. Wiemy tyle, że będziemy mieli parę nowych pociągów, nawet paręnaście. 15 takich 91-metrowych i 6 75-metrowych, czyli trochę krótszych o jeden człon. Tutaj ich pojemność, to tych 15 to będzie 838 pasażerów miejsc ogółem, 186 miejsc siedzących i 10 rozsuwanych drzwi. Wow! W tym mniejszym 680 miejsc ogółem, 144 siedzące i 8 drzwi rozsuwanych. Czyli widzicie, że faktycznie tylko dwie pary drzwi się zmniejszają. Prędkość maksymalna 160 na godzinę. Tak. Powiem wam tyle, to jest nierealne w Warszawie, jeśli nie zrobimy linii ekspresowych SKM-ki. Bo nie chodzi o tory, czy cokolwiek, że jest nie tak. Po prostu są zbyt blisko stacje, żeby SKM-ka taką prędkość rozwinęła. No może jakby puścili z Wileńskiego, gdzieś tam by jechał dalej. Tam może by się rozpędziło trochę. Ale do 160 nie ma bata. Tak czy siak, nowe pociągi całkiem ładnie wyglądają. Przechodzą aktualnie testy i może niedługo już je zobaczymy na torach. Miejmy nadzieję, że też, że przy okazji powstanie nowa linia SKM, o której mówił Rafał Trzaskowski już jakiś czas temu, że będzie jechać z Ożorowa przez Jelonki do Gdańskiej i gdzieś tam dalej chyba do Legionowa albo... Nie do Legionowa. Przez Warszawa Targówek bezpośrednio do Rembertowa? Jakoś tak mniej więcej. To byłaby dosyć ciekawa linia, chociaż jest główny, ma minus, omija metro. No cóż, nie wszystko da się zrobić tak łatwo, gdyby zrobili stację Wola Park kolejowo. To byłaby wisienka. Naprawdę. No i tak, lekkie zmiany, jakie są jeszcze w komunikacji aktualnie, to jest remont ulicy Obozowej. Tam cały czas są prace tramwajowe robione i one będą tutaj przez długi okres, do 20 września. Główne zmiany to jest brak dojazdu 20 do Bojarenerowa i jest tam jeździe 70, ale o tym więcej dowiecie się jeszcze w tygodniu od Skuta, bo oglądał, jak wygląda remont torowiska. Idąc dalej, plac pięciu rogów. To nie ten miesiąc, w którym powinniśmy sprawdzać go bezpośrednio z odcinkiem. Powiem wam tyle, że dużo się nie zmieniło. No oczywiście jest asfaltowanie, tam było ostatnio robione. Coraz więcej tutaj jest, już nowe płyty są robione w tym nowym rejonie, tam na naszej ulicy. I to dobrze, bo to ładniej zaczyna wyglądać. Zdjęcia wam się teraz przekręcają, więc możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. O ile jak się tam chodzi, to nie widać dużych zmian, to oni jeszcze po prostu musieli dosyć dużo przykładać sieci, jakieś tam niewybuchy, znaczy niewybuchów to nie było, ale jakieś skanseny i inne obiekty na dole były znalezione i to trochę opóźnia pracę, co nie zmienia faktu, że całkiem szybko im to idzie. Dalej mamy w końcu ZDM-ie e-kontrolę, ale taką, którą można zrobić at home. Czyli ZDM z domu, praca zdalna. Chodzi mi o to, iż można opłacić dodatkową opłatę za nielegalne parkowanie, że tak powiem,
w miejsca, gdzie się nie opłaciło, bezpośrednio z strony ZDDM-u. I to jest dobre podejście. Niestety nie mogłem sprawdzić, jakimi metodami można to zrobić, ale szkoda, bo byłoby miło, gdyby dało się to zrobić blikiem. Naprawdę byłbym zadowolony z tego. Co nie zmienia faktu, że nie chciałbym tego nigdy płacić, to po prostu jest najprostsze wyjście. Więcej świateł na przyczółkowej, czyli ZDM leduje. Tam już mówiliśmy jakiś czas temu, że będą ledowania. I właśnie w tym momencie są montowane nasze latarnie na ciągu pieszo-rowerowym. Bardzo dobrze. Tam tych świateł brakowało, chociaż na szczęście w kółku mam takie oświetlenie w monocyklu moim, że nie ma litry. Bitwy warszawskiej, mówiłem o tym buspasie, teraz macie tutaj parę zdjęć, jak to mniej więcej wygląda. Od poniedziałku 30 sierpnia już wszystkie autobusy tam z niego korzystają. Oczywiście elektryczne autobusy, elektryczne samochody mogą również z niego korzystać, motocykle, eciepecie, mentone, taksi, bus i tak dalej. Wiecie, to wszystko tam może jechać, w skrócie całkiem zacnie. I miejmy nadzieję, że będzie to wykorzystane i faktycznie autobusy przyspieszą. Co prawda tamtędy autobusem chyba nigdy nie jeździłem. Albo bardzo rzadko, no ale dobrze. Bo ja teraz to w ogóle na Ucynu będę jeździć, to dosyć będzie ciekawy dla mnie dojazd. Pierwsza stołeczna szkolna ulica, czyli szkoła na szóstkę, czy tam piątkę, nie pamiętam co oni tam mówili. Czyli zamykanie ulicy bezpośrednio podczas otwarcia szkoły rano, żeby dzieci mogły bezpiecznie dojść do szkoły i nie zostać rozjechane przez pędzące samochody z innymi dziećmi. Dobre podejście, czy faktycznie dobrze się tutaj udało? Nie mam nadzieję. Będziemy sprawdzać tutaj, jak ten program działa w najbliższych dniach. Może jeszcze z Sykutem się przejdziemy faktycznie i sprawdzimy, jak taka szkolna ulica działa, bo to jest dosyć ciekawy projekt, który tutaj zrobili. Na razie niestety dosyć powoli się rozwija na dużą ilość szkół. Rozszerzenie SPPN-u na Ochotę i Żoliborz. Instalujemy oznakowania na Mokotowie i Saskiej Kępie. Ruszyły również pomiary. Przypominam, że od listopada rozszerzenie się nasz teren płatnego oparkowania. Nie. Chcesz za darmo zaparkować? Są dwie opcje. Albo Praga Północ, albo za linią obwodową Warszawy Kolejowej. Czyli przy Maltrze cały czas da się zaparkować za free, na myśli metro księcia Tomasza. No i tak, możemy zobaczyć, iż nasze nowy SPPN rozszerza się do Żoliborza. Właściwie całkowicie Żoliborz znika z mapy. I Ochota też dosyć dużo się rozszerza i trwają prace i badania i tak dalej nad nowymi obszarami, a mianowicie jest to obszar Pragi Południe, Mokotowa, to jest z dwóch części, na szczęście Mokotów nie jest duży, więc spokojnie. I jeszcze mamy obszar planowany do objęcia badaniami parkingowymi. Okej, czyli niedługo będą tam badania na Pradze Północ w dwóch miejscach. Wy to mieliście teraz na mapce, ja tutaj próbuję wyciągnąć z tego jakieś ciekawe rzeczy. Dobra, idziemy dalej, bo mniejsza z tym znowu będzie długi, a dzisiaj akurat muszę szybko go zmontować, bo muszę szybko wyjść. Mam jeszcze dzisiaj teatr, a później muszę pojechać na winnicę o 4:00. Zmiany w ZDM-ie, a konkretnie w infoulicę, lekkie objazdy, lekkie zmiany przy dworcu zachodnim. A konkretnie, mamy tam przebudowę cały czas naszego tunelu. Na Prymasa Tysiąclecia została przełożona jezdnia na drugą stronę. Właściwie tyle. Żadnego ruchu się tutaj nie zmienia. Co prawda jest tu napisane, że są utrudnienia dla pieszych na stacji Warszawa Zachodnia. Ale nie wiem. Nie wiem, jak to mam rozumieć, bo nie ma nic napisane o tym, że nawa tunelu pieszego jest właśnie już remontowana. Miejmy nadzieję, że jakoś zrobią to sensownie i piesi będą mogli z niej korzystać, ale na razie czekamy. Zobaczymy co nie zrobią, bo tam nawet faktycznie mogliby wyremontować i zrobić tam jakieś nowe, jakby im się udało to zrobić właśnie w tym tunelu. Zamiast tego chodnika, który tam jest, ścieżkę rowerową, asfaltową. To nie byłoby złe. A teraz przejdźmy sobie do innych informacji, czyli no, TVP. Wybuduje nową siedzibę dla programów informacyjnych. Czemu o tym mówię? Bo to jest w Warszawie, obok i głównej siedzibie na Woronnicza. Całkiem ładnie ten budynek wygląda, co by dużo nie mówić o TVP, nawet to mi się udało. Teraz popatrzmy sobie trochę w komputer, tutaj będziecie mieli podgląd na to, co widzicie. Mamy pierwszy budynek, jak widzicie. Całkiem ładnie to wygląda tutaj przy naszym bambaju, co prawda tu nie ma wszystkich... Nie, tu jest przystanek bambajowy. No, całkiem nieźle. Nie wiem, co to za tramwaj. Nie wiem, w jakim oni są mieście, ale dobra. Ta stacja, tutaj ten punkt na górze jest całkiem niezły, bo widać ewidentnie, że będziemy mogli tam patrzeć, jak będą te programy informacyjne, to będzie z widokiem ładny na Warszawę, na wieżowce Warszawy. To jest całkiem coś ładnego. Przy okazji widać też, że budynek będzie nad ulicą, jazdą do nich.
i wszystkie obiekty informacyjne i ogólnie TVP w Warszawie będą w jednym miejscu, a nie jak teraz budynki informacyjne są trochę oddalone. Jak wygląda lobby? Mamy wielki napis, no trochę krótka nazwa, ale niech im będzie. No i to są te widoki właśnie na horyzont Warszawy z tego budynku na górze. Ładnie wygląda, te X wyglądają jakbyśmy byli na zachodnim i ogólnie całkiem ciekawy budynek. Zobaczmy w przyszłości, jak faktycznie będzie wyglądać. Wygląda tak dużo jak pieniądze, które płyną w TVP, ale faktycznie jeśli mają jakoś nam ładnie pokazać, że na coś te pieniądze idą, to niech budują wieżowce w Warszawie, to mi się akurat podoba. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze parę informacji, a konkretniej... Oj tak. Najpierw pójdźmy po złym, a później do Chopina. Czyli CPK. No właśnie, co ja mam tu powiedzieć? Twierdzą mi, że go skończę budować. Zaczną go budować za rok. A nie, za dwa. W 2023 roku. I zbuduję go w 5 lat do 2027 roku i w 27 już będą startować smrot. Pomijając to, że nikt stamtąd nie będzie chciał startować, albo jakieś stanie linie, nie wiem, to 5 lat wy to wybudujecie? Już było dużo koncepcji, jakie to będzie wielkie, ogromne i w ogóle. Ale po co? Po co wy to chcecie budować? Ogólnie przy okazji tam będzie około 100 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych dociągniętych do niego. I tak po co wy to tam? Po co? Swoją drogą to nie jest CPL, jak wcześniej się mówiło, czyli Centralny Port Lotniczy, tylko to już jest CPK, Centralny Port Komunikacyjny. Ale niektórzy się śmieją, że to jest po prostu Centralny Port Kolejowy. Zależy od interpretacji. No i tak, jeszcze ciekawostka. Tesco już całkowicie znika z Warszawy. Właściwie nawet nie tylko z Warszawy, bo z całej Polski. Od 31 października tego roku nie będzie już go w ogóle i będzie zastąpione w całości przez Netto. A jeżeli były takie ogromne te sklepy Tesco, wiem jakie były wielkie te hala, na przykład Karolin, 112 Karolin i 112 Marków, to możemy zobaczyć, iż po części będzie ten sklep podzielony, w części będzie Netto, a w części będą inne sklepy i tak dalej. Może McDonald's się tam wkręcą. Kto wie. Warszawa, zepsuty elektrobus zablokował ruch bambajowy. Niektórzy się śmiali, że jak tamten autobus się zatrzymał na sieci, właśnie na środku torowiska, to on chciał się podładować od sieci tramwajowej. Jednakże ich pantograf jest tak zrobiony, że on by się nie miał jak podłączyć. Musiałby po pierwsze idealnie wcelować, a z autobusu nie jest takie proste. No, tak czy siak, zabrakło mu prądu, miał jakiś chwilowy brak prądu i się zepsuł i trzeba było go ściągać. I trochę zablokował nam ruch bambajowy, co jest niedobre. No ale miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się powtarzać, bo teraz więcej będzie ładowarek i tego się trzymajmy. No i mogę powiedzieć wam w końcu jedną ciekawostkę, którą już widziałem od paru miesięcy. Czyli na zachodniej ruszyły prace przedprojektowe. Kładka będzie gotowa do końca roku, a do końca roku nie będzie w takim wypadku dojścia do ulicy Tunelowej z Warszawy Zachodniej. Przy okazji z ważnych rzeczy to jak będzie kładka podczas przebudowy, czyli jak już się otworzą, to będzie dosyć ciekawa sytuacja, bo iż z kładki będzie zejście tylko i wyłącznie na nowe perony i na Aleję Jerozolimskiej na ulicę Tunelową, a na stare perony nie będzie zejścia. Czyli jeśli będziecie na peronie nowym 8, czy tam nawet 7 peronie i będziecie chcieli pójść do WKD, to musicie przejść całą kładką do Alei Jerozolimskiej, tam zejść na dół i dopiero zejść na dół do przejścia podziemnego i wyjść na WKD. Trochę pokręcone, no ale niestety tak to musi wyglądać. Także tak to wygląda, no i kładka do końca roku będzie otwarta, czyli może wtedy też zobaczymy, iż będzie już otwarty nasz peron 8, czy tam nowy 9. Przy okazji dobrze, że zamknęli go całkowicie, to nikt nie zauważy, że 8 się zmieni na 9. Dobra, jeszcze parę informacji, a konkretnie 3. I mamy prace przedprojektowe dla trzeciej linii metra. Metro projekt, weteran w sprawie takich projektów, obchodzi 70-lecie istnienia i zarzuca metrze i tej osoby, która wygrała ten przetarg, iż coś tam nie do końca wyszło. Konkretnie, że tam za tanio to wyszło i nie uzasadnili tego. No w skrócie, wiecie, no jak się odwołać, to od wszystkiego można się odwołać. Miejmy nadzieję, że M3 nie zostanie jeszcze bardziej opóźnione. Najlepszym rozwiązaniem tego by byłoby, gdyby po prostu pojechało inaczej tym metrą, co nie? Ale o tym niedługo się pojawi odcinek, jak według mnie powinna wyglądać trzecia linia metra. Ale na to jeszcze poczekacie. Co ciekawe, od razu wam mówię, że ta linia moja metra będzie jechać przez Stadion Narodowy
takiej osi, jak jest aktualnie to zaplanowane. Czyli przez ten kwadrat tutaj jest już budowany. Dobra, na koniec informacja o Chopinie. Tak jak mówiłem, 2 miliony pasażerów w 2 miesiące. A był COVID. Ale i tak ludzie latają. I to jest dobry wynik, według mnie. To po co nam CPK? No właśnie nie wiem. Jakby rozbudowali Chopina i po prostu wybudowali drugi pas tej startowy, bezpośrednio tak jak jest tutaj położony jeden z naszych, na takiej samej osi, to by to było dobre, obok siebie. Ale niestety nie. Tam są komiksy, nie można. Lepiej budować całkowicie nowe lotnisko, niepotrzebne nikomu. Co prawda Chopin jest bardzo problematyczny, jeżeli chodzi o komunikację w tym rejonie i dużo zajmuje miejsca, no i jest hałas, no i tak dalej. Ale według mnie Chopin tu powinien być trochę rozbudowany i powinna być wpuszczona jedna linia autobusowa obwodnicą w tym rejonie, ale o tym też niedługo będzie odcinek z nowej serii Okiem Awizunosza. No i na koniec sondaże. Były aż dwa sondaże, więc buduję masterplan Warszawy, jaki bym co tam bym chciał wymyśleć i specjalnie właśnie dla Was po prostu się pytam o nich tutaj rzeczy. Pierwsze pytanie było, czy tramwaj do Wilanowa jest potrzebny. Powiem Wam szczerze, że się zdziwiłem, bo aż 11% z Was stwierdziło, iż nie jest potrzebny. Z kolei 11% stwierdziło, iż nie wiem, ale 79%, czyli znacznie przeważająco, stwierdziło, iż jest potrzebny. Ja się z nimi zgadzam. Ta ankieta miała 545 głosów. Z kolei w drugim sondażu, czyli jaka komunikacja powinna dojeżdżać do starych Włoch i ogólnie starych Włoch i ogólnie całych Włoch, to były dwie opcje do wyboru i nie wiem. Na nie wiem zagłosowało 12%. Na Bambaj 35%, a na Meteor 53%. Z czego mówię od razu wprost. To było 13-18 głosów. 318 głosów. Tramwaj da się tam wmontować. I to całkiem by nawet było na rękę miastu i innym rzeczom. Bo tam jest w miarę miejsce. Ja już nawet zaplanowałem, jak on będzie wyglądać. To też będzie w Okiem Awizunosza. Także tam dałoby się nawet go całkiem nieźle puścić. Co do metra, to go tam nie będzie. Nawet jeżeli wbuduję M3 na zachodni, to tam niczego nie puszczam. Albo jak puszczam, to będzie to świetnym pomysłem. Gdyż metro tam musi przejechać nie po osi północ-południe, tylko po osi, znaczy nie po osi właśnie wschód-zachód, tylko po osi północ-południe, a bardziej linia obwodowa metra. Gdyż tam mamy zbyt dużą ilość już połączeń kolejowych. Słowem, po prostu najlepszy byłby aktualnie tramwaj, a tam są też mało liczki na wciskanie stacji metra, co prawda by się zmieściły bardziej niż tramwaje, ale tramwaj byłby o wiele lepszy, prostszy. No i zresztą czekam na Wasze komentarze, co o tym sądzicie. Tak to wygląda, zapraszam Was serdecznie na live'a, widzę, że ten odcinek długo znowu trwa. Live będzie o 4 w nocy, mniej więcej się zacznie. Świetna godzina, co nie? Jestem ciekawy, ile osób z Was tam będzie. No i widzimy się. Tak będzie odcinek w sobotę jeszcze z winnicy, pomijając live. Później się wieczorem pojawi odcinek faktycznie z otwarcia całego. I w niedzielę pojawi się odcinek ze Skylensu, który już mam zmontowany. Tylko nie wyrenderowany. To było na tyle z dzisiejszego, mniejsza z tym. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? No nie, długi wyszedł ten odcinek. To chyba już nie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. I do zobaczenia się już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, wiem, nie zrozumieliście tego, co powiedziałem. Ale się domyślicie. Tak samo. No to teraz trzeba to zmontować. Cześć!